Buty, które nosimy, powinny być nie tylko ładne, ale najlepiej, jeśli są również praktyczne. Ten rodzaj butów znamy już z lat 90. Wtedy były hitem, wszyscy chcieli je mieć. Dziś znowu stają się coraz bardziej popularne. Buty, które uwielbialiśmy 30 lat temu, znowu stają się modne. Jak wiadomo, moda cały czas wraca. Najbardziej lubimy trendy z lat 90., które od kilku lat świecą triumfy na ulicach. Jako kolejny element powracającej mody można wymienić buty, które nie tylko są wygodne, ale okazują się także zdrowe. Te niepozorne buty pojawiły się na rynku 30 lat temu i wtedy każdy chciał je mieć. Ich chwila sławy nie trwała długo, ponieważ nagle zniknęły jak większość tymczasowych hitów. Dziś jednak wracają do łask fashionistek na całym świecie. Buty, które są zdrowe i znowu modne, masujące klapki, które są charakterystyczne przez wypustki masujące nasze stopy, nazywane są fakirkami. Wypustki przypominają igiełki, które przy każdym kroku delikatnie masują nasze stopy. Wynalazek powstał w Australii. Miał pozytywnie wpływać na naszą posturę oraz ukrwienie stóp. Jak uważa brytyjski tabloid, buty ortopedyczne znowu wracają do łask. Od kilku sezonów bardzo popularne się są na korkowej podeszwie, a teraz blogerki chętnie sięgają po masujące obuwie. Ortopedzi popierają lekarze, nie widzą żadnych przeciwwskazań do noszenia tych klapków. Według nich płaskie obuwie, które przy okazji wykonuje masaż pobudzający układ krwionośny, to dobre rozwiązanie. Na pewno o wiele lepsze niż wysokie szpilki, które często deformują stopy i negatywnie wpływają na kręgosłup. Dzisiaj grzeje, 1. Mocne słowa polskiego podróżnika w sprawie koronawirusa z Chin. Pewne jest, że zagrożenie dotrze także do nas 2. Do końca walczyli o jej życie, niestety, śmierć zabrała ją za wcześnie. Przekazano informację o kolejnej ofierze śmiertelnej tragedii w Bukowinie 3. Na wakacjach schudła minus 17 kg. Odchudziła ją ta roślina. Klapki mają podobne działanie, jak tak zwane jeżyki. Gumowe maty z wypukłymi wypustkami, które używane są na lekcjach gimnastyki korekcyjnej dla małych dzieci. Zajęcia mają wspierać prawidłowy rozwój sylwetki u dzieci. Najlepsze newsy dnia, źródło, papilot.pl. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.